Hej, dziś witajcie mordeczki, z tej strony CodeMiigao i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o przełożeniu daty startu nowego sezonu 9 w rozdziale 2. A jeszcze szybko, przed przejściem do ogólnego tematu tego oto odcinka, chciałbym was poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały, nadal nie subskrybuje tego kanału. No i oczywiście pamiętajcie, żeby wpisać unikalny kod twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli Miigao 2, wszystko bez liczb, a pojawicie się w następnym odcinku, tak jak te osoby tutaj. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, zapraszam was do dzisiejszego odcinka, w którym głównie przedstawię wam wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przełożenia daty startu nowego sezonu 9. A więc, jak sami dobrze wiecie, dokładnie 5 grudnia do gry Fortnite planowo ma zostać wprowadzony kolejny sezon 9, rozdziału 2, który ma być przedostatnim sezonem tego obecnego rozdziału 2. Co jednak ciekawe, sezon ten nie zostanie wprowadzony do gry Fortnite, tak jak każdy inny sezon, czyli po aktualizacji z końcówką 50, ponieważ jak sami dobrze wiecie, każdy sezon w tym rozdziale jest tak wprowadzany, czyli po tej aktualizacji. No w sensie, chodzi mi tutaj bardziej o to, że w każdym normalnym sezonie, oczywiście w tym obecnym rozdziale, jest 5 aktualizacji, które mają końcówkę 10, 20, 30, 40 oraz 50, a tutaj twórcy gry zrezygnowali z tego. Dodam tutaj od razu, że nie liczę tutaj tych pobocznych aktualizacji, czyli aktualizacji np. 18.21 lub aktualizacji 18.41, ponieważ są to aktualizacje zawartości, które są wprowadzone pomiędzy wielkimi aktualizacjami. A wracając, to dokładniej, zrezygnowali oni z aktualizacji 18.50, która miała być ostatnią aktualizacją w tym obecnym sezonie 8 rozdziału 2, która dodatkowo według planów miała zostać wprowadzona mniej więcej 23 listopada. To znaczy, że według tej informacji nowy sezon 9 rozdziału 2 powinien, i tutaj podkreślam, powinien zostać wprowadzony do gry Fortnite 23 listopada, czyli mniej więcej w tym okresie co aktualizacja 18.50, ponieważ pomiędzy każdą aktualizacją jest 2 tygodnie przerwy. Tak więc, jeżeli założymy tutaj to, że między aktualizacją 18.40 a aktualizacją 19.0, pomijając tą aktualizację 50, której ma nie być, to nowy sezon ma zostać wprowadzony właśnie w tym momencie, czyli 23 listopada, coś tak mniej więcej około, ale tutaj do tego przyjdziemy sobie w dalszej części odcinka, ponieważ w tym wszystkim pojawiło się naprawdę bardzo dużo ciekawych teorii, które z jednej strony brzmią ciekawie, jednakże nie każda z nich może się spodobać osobom, które lubią dużo zmian w grze Fortnite. Od razu tutaj dodam, że usunięcie tej aktualizacji może nie spowodować przyspieszenia daty startu sezonu 9, ponieważ powodów, przez które ta aktualizacja mogła zostać usunięta, jest naprawdę mega i to dosłownie mega duża. Jednym z takich najlepszych i najbardziej normalnych wytłumaczeń jest to, że twórcy gry po prostu ominą jedną aktualizację w tym sezonie, ponieważ nie jest to aż tak bardzo wymagalne i nowy sezon trafi do gry zgodnie z planem, czyli 5 grudnia. Jednakże pamiętajcie oczywiście, że może być też tak, że aktualizacja 18.50 została usunięta przez twórców gry przez jakieś błędy i zostanie ona ponownie dodana w późniejszym czasie. No i tutaj jednak pojawia się coś bardzo dziwnego, ponieważ wraz z informacją, że aktualizacja 18.50 została całkowicie wycofana, to zostały też dodane nowe 2 aktualizacje, które niebawem też trafią do gry. Mowa tutaj dokładniej o co ciekawe aktualizacji 19.1, czyli aktualizacji, która wprowadzi pierwsze zmiany w sezonie 9 rozdziału 2. No i co tutaj najśmieszniejsze jeszcze w tym wszystkim, to to, że została też dodana aktualizacja 20.0. Obydwie aktualizacje są aktualizacjami, które wprowadzają nowy sezon do gry Fortnite, czyli w tym przypadku i sezon 19, czyli sezon 9 rozdziału 2, no i sezon 10 rozdziału 2. Oczywiście może być też tak, że Fortnite po prostu przez przypadek usunął po ostatniej aktualizacji pliki z aktualizacji 18.50, ale to jak to będzie wyglądało dokładnie, niestety, ale nie dowiemy się przez najbliższe kilkanaście dni, ponieważ takie zmiany, czyli zmiany w temacie plików odnośnie aktualizacji i tak dalej, pojawiają się zawsze po jakiejkolwiek aktualizacji, czyli w tym przypadku musimy czekać na aktualizację 18.30. Większość z was już wie, że aktualizacja 18.30 będzie tą aktualizacją, która wprowadzi całe wydarzenie Koszmarów Czar 2021 bezpośrednio do gry. No i pewnie teraz zapytacie, ale po co o tym mówię, jeżeli teraz jest mowa o sezonie 9 i aktualizacji, która została usunięta, a nie właśnie o aktualizacji 18.30. No i spokojnie, już wam mówię, bardzo dużo osób postawiło tutaj tak, że aktualizacja 18.30, a aktualizacja 18.40 będą miały przerwę między sobą 4-tygodniową, co oznacza, że aktualizacja 18.50 nie zmieści się w tej dacie, która jest obecnie podana. Przykładem tego są aktualizacje w każde święta, oczywiście w grudniu, i między na przykład 10 grudnia a 1 stycznia nie ma żadnej aktualizacji w grze Fortnite, ponieważ twórcy gry wyjeżdżają wtedy na urlop. Jeżeli w tym przypadku tak będzie, oznaczałoby to tyle, że aktualizacja 18.40 części będzie tą ostatnią aktualizacją w tym obecnym sezonie 8 i to właśnie ona będzie tą najważniejszą aktualizacją, która wprowadzi wszystkie ostatnie zmiany w tym obecnym sezonie 8. Jednakże tutaj wszystko może się zmienić w każdej chwili i w każdym momencie, ponieważ obecnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, czy twórcy gry będą mieli teraz jakieś wolne i na przykład nie będą wprowadzali żadnych zmian, czy może jednak wszystko pójdzie zgodnie z planem, no i aktualizacja 50 też będzie w grze. Wiem też, że dla niektórych ten temat może być ciężki do zrozumienia, dlatego teraz chciałbym zrobić takie na koniec małe podsumowanie tego, co ogólnie powiedziałem w dzisiejszym filmie i jak to może wyglądać. A więc aktualizacja 18.50 obecnie została usunięta całkowicie z plików gry, co oznacza, że może, ale też niekoniecznie musi zostać wprowadzona do gry Fortnite na sam koniec tego obecnego sezonu 8 w rozdziale 2. Wszystko to zależy już od tego, jak potoczy się dalsza część tego obecnego sezonu, ponieważ wszystko zależy tylko i wyłącznie od twórców gry i od tego, co będzie ogólnie działo się w grze Fortnite. Koniec końcem może być też tak, że nowy sezon 9 rozdziału 2 trafi do gry Fortnite zgodnie z planem, jednakże może być też tak, że zostanie on wprowadzony troszeczkę wcześniej niż każdy się spodziewa. Obecnie zależy to już tylko od tego, jak to będzie wszystko wyglądało z kolejnymi aktualizacjami, które trafią do gry, ponieważ to właśnie one zagrają bardzo dużą rolę w temacie tego, kiedy nowy sezon 9 rozdziału 2 pojawi się w grze Fortnite. O tym jednak mówiłem wam w całym filmie, kiedy może sezon trafić, czy może się opóźnić, czy może też być wcześniej, tak więc polecam sobie obejrzeć jeszcze raz odcinek, jeżeli nie ogarnęliście tego tematu całkowicie do końca. Jednakże, jeżeli macie jeszcze więcej pytań na ten temat, to zapraszam was do komentarzy, ponieważ to właśnie tam możecie zadać jakieś pytanie, a ja albo osoby, które zrozumiały, postarają wam się to wytłumaczyć. Obecnie jednak nie skupiajmy się na tym, a jeżeli ktoś naprawdę bardzo chce wiedzieć, czy sezon zostanie opóźniony, czy może jednak nie, to sprawdzajcie zakładkę karnetu bojowego bezpośrednio w grze, ponieważ tam w lewym dolnym rogu znajduje się ogólna data startu nowego sezonu. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje odnośnie tego, kiedy sezon 9 rozdziału 2 zostanie wprowadzony bezpośrednio do gry. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem jak zawsze będę informował was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi znać na Discordzie lub na Instagramie w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o dacie startu nowego sezonu 9 w rozdziale 2 i czy według was zostanie ona zmieniona, czy może jednak nie. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11:05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!